Ponownie. I witam, bo na pewno ciężkim i długim dniu. Dlatego zapraszam na zasłużony relaks do gorącej, aromatycznej i relaksującej kąpieli. Czy masz ochotę, abym przygotowała dla ciebie taką kąpiel? Tak, podejrzewałam. Dzisiejszy dzień musiał ci dać mocno w kość. Jasne. Rozumiem całkowicie. Wszystko mam przygotowane, więc usiądź sobie spokojnie. Usiądź spokojnie. A ja w tym czasie przygotuję ci najbardziej relaksującą kąpiel, jaką możesz sobie wyobrazić. Rozpocznę od wlania płynu do kąpieli, tak abyśmy mieli jak najwięcej piany po wlaniu wody. Myślę, że wystarczy i nie może zabraknąć kąpieli bez gorącej wody, więc wlewam do twojej wanny dużo gorącej, rozgrzewającej wody. Czy lubisz, aby wanna była wypełniona po brzegi, czy raczej nie? I teraz łyżką zamieszam delikatnie, aby rozpuścić cały płyn i aby wytworzyć jeszcze więcej piany. Czy taka ilość będzie odpowiednia? Świetnie. Mam też przygotowany oczywiście żel do mycia ciała. I jest to żel z hydrolatem z róży damasceńskiej i ekstraktem. Więc po
kąpieli, twoje ciało będzie nawilżone, a także będziesz czuła wokół siebie woń różanu. Do twojej kąpieli chcę również dodać sól. Jest to specjalna sól do właśnie tego celu. Zobacz, jaka jest grupa. Dodam teraz dwie takie szufelki do wanny. Jeśli się pośpieszysz, to po wejściu do wanny będziesz czuła pod swoimi plecami, jak się rozpuszczają. Mam też dla ciebie myjkę do ciała, która jest bardzo miękka, więc będzie bardzo łagodna, delikatna dla twojej skóry, ale jednocześnie dobrze ją oczyści. Więc odkładam ją na bok i śmiało z niej korzystaj. Mam też tutaj cukier, którego użyję, aby przygotować ci peeling do ciała. Który odżywi twoją skórę i pobudzi twoje ciało, twoją krew do szybszego krążenia, który doda mu energii, która jest zwłaszcza potrzebna w tym ponurym, ciemnym czasie, jakim jest koniec jesieni, początek zimy. Aby przygotować ci ten peeling, dodam do niego trochę olejku do ciała. I odrobinę wody.
I teraz mieszam. Dzięki dodaniu tutaj olejku twoja skóra będzie nie tylko odżywiona i ożywiona, ale też dobrze nawilżona. Sprawi, że nie tylko twoje ciało będzie pobudzone i zenergetyzowane, ale również sprawi, że twoja skóra będzie aksamitnie gładka. Jest gotowe. Jest to idealna konsystencja. Więc w trakcie twojej kąpieli zachęcam cię do wykonania tego peelingu. Twoja kąpiel jest już gotowa. Mam nadzieję, że będzie to dla ciebie bardzo relaksujący, odprężający czas. Czas tylko dla ciebie. Dziękuję ci, że mogłam dla ciebie przygotować tę kąpiel i chociaż trochę odciążyć cię po długim, męczącym dniu. Ja już cię zostawiam, abyś w spokoju i ciszy mogła się delektować tą kąpielą. Życzę udanej, rozgrzewającej i aromatycznej